Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wiele osób pytało mnie o takie szczegóły związane z FPV i takie informacje praktyczne. Nawet wczoraj jeszcze miałem sesję z Majki. Rozmawialiśmy na ten temat, jak zacząć. Majki mieszka w Szkocji. Wiele osób też pyta i zadaje pytania w komentarzach pod filmami z moich lotów FPV, czy z przygód, czy z vlogów. I w tym materiale postaram się podzielić tymi informacjami praktycznymi, czyli co wybrać na początek. Będzie to taki materiał, którego nie chcę specjalnie ciąć, coś w formie live'a, ale jednocześnie chciałbym zawrzeć wszystkie moje doświadczenia i takie praktyczne porady, którymi mogę Wam posłużyć. Latam w tej chwili 2 lata FPV, zaczynałem od podstaw, od taniego sprzętu, teraz osiągnąłem takie stadium, że mam ten sprzęt mniej więcej dopracowany, oczywiście przydałyby się jeszcze może 2-3 drony, czy kłady, czy koptery, ale na dzisiaj jestem plus minus zadowolony i podzielę się tymi informacjami od podstaw. Będzie to materiał, który jest kierowany dla filmowców, ale także dla mawikowców, czyli dla osób, które wywodzą się ze świata filmu, chciałyby wzbogacić swój warsztat o lepsze materiały, czy materiały z innej perspektywy, właśnie nagrywane z powietrza, a także dla osób, które latają mawikiem i widzą, że już pewne możliwości się kończą w mawiku. I też te nowości, które mamy, one, jest ich mniej albo są bardzo drogie i też nie zapewniają jakichś mega rewelacyjnych ujęć. Także zacznijmy. Myślę, że tak, przede wszystkim od czego zacząć? Dużo ludzi pyta, czy zacząć od tanich rozwiązań, czy od tych droższych. Ja w tym materiale powiem Wam o najlepszych rozwiązaniach, jakie są, przynajmniej dla takiego normalnego polskiego portfela, bo nie mówimy o rozwiązaniach, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy, typu CineLifter plus do tego Red Komodo. Tylko na razie skupimy się o tym, jak sobie zacząć, jak ćwiczyć i jak powoli wzbogacić swój warsztat. Na początek to, co potrzebujesz na pewno kupić, to jest dobre radio i to jest taki wstęp. Jeżeli chodzi o dobre radio, warto zwrócić uwagę na parę rzeczy, między innymi na to, na jakim protokole pracuje, czy da się zmieniać protokół, czy jest multiprotokolarne, czy tylko skupia się na jednej rzeczy, czy można zewnętrzne moduły do tego doczepiać. Do radia zwykle możesz potrzebować baterii. To akurat Tango 2 ma wbudowany akumulator, ale w wielu przypadkach jest tak, że trzeba zwrócić uwagę na to, że są dostarczone radia bez zasilania i trzeba kupić sobie przynajmniej jedną baterię plus do tego ładowarkę, żeby jeszcze można było ją naładować. W wielu przypadkach też wystarczy ładowanie poprzez USB, czy to jest USB klasyczne, czy USB-C. Tak jak Tango 2 ma możliwość tutaj ładowania z tego. I kolejna rzecz, która jest nam potrzebna, to jest symulator, czyli radio dobre plus symulator i to nam załatwia sprawę na start. Jeżeli chodzi o to, jak ćwiczymy, ładujemy sobie symulator taki jak Lift Off lub Velocidrone. Są też nowsze symulatory, są też bardziej w formie gry, ale na pewno radio Ci będzie potrzebne plus symulator. Do komputera instalujesz sobie symulator na komputerze, na dysku twardym zwykle i podłącza się kablem poprzez USB-C czy micro USB, czy mini USB, to w zależności od tego, bo nawet Taranis ma mini USB. I radio wyczuwa, że jest podłączone do komputera, wtedy wybieramy opcję jako joystick i możemy sterować sobie bezpośrednio. Jeżeli chodzi o radio, ważnych jest parę rzeczy. Jaki kształt wybierzemy, czy to jest taki kształt jak PlayStation, na przykład Jumper, czy Tango, które ma już te przełączniki tutaj schowane, czy większe radio, na przykład Radio Master TX16 albo takie radio popularne jak Taranis, czyli FL-Sky Taranis QX7, bardzo popularne radio, które nie kosztuje dużo, bo około 400. I także to jest istotne, jaki kształt Ci odpowiada. To radio Tango, które mam, pozwala mi na operowanie dwoma palcami na drążkach i dobrze działa. Jednocześnie ono działa głównie na Crossfire, na protokole Crossfire, o tym sobie powiemy za chwilę. Jestem z niego zadowolony. Ja tutaj robiłem pewne modyfikacje, jeszcze nie są skończone. Wymieniałem antenę i wymieniałem całą obudowę, ale na razie mam to lekko sklejone. Ale tak czy inaczej to radio jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o obsługę, fajnie się z niego korzysta. Można Tango 2 zarekomendować, jeżeli nie Tango 2, to może Radio Master TX. Ale trzeba pamiętać o tym, że wybór radia zależy od tego, jaki protokół chcesz. Najlepszy protokół w tej chwili to jest Crossfire czy też Tracer firmy
TBS, wchodzi też Express LR, ale ja bym powiedział, że chyba najlepiej jest polegać na Crossfire, bo to jest rozwiązanie bardzo powszechne, wiele jest odbiorników na rynku, także z drugiej ręki, wiele jest anten, wiele Tango jest też bardzo popularne, można kupić używane, czy nowe Tango 2, czy Tango 2 Pro, bardzo fajne radio. Na którym można polegać. Trzeba pamiętać o tym, jaki protokół wybieramy. Załóżmy, że będzie to Crossfire, który ja mogę zarekomendować i ćwiczymy na symulatorze. Po jakichś 30-40 godzinach pracy na symulatorze jesteś w stanie mniej więcej już zacząć latać małym dronem, ćwiczyć sobie, dlatego że ta pamięć ruchowa jest zupełnie inna niż w przypadku latania na przykład Maviciem, bo Maviciem, jeżeli tutaj używasz drążka prawego i przesuwasz go do góry, to dron leci nam do przodu, prawda? Natomiast w FPV jest tak, że jeżeli używasz drążka prawego i oczywiście lewy lekko przepustnicą, to dron zaczyna nam koziołkować, jeżeli lecimy w trybie akro, więc to jest zupełnie coś innego, tak samo z latami bokiem, Mavic leci bokiem normalnie, a FPV robi flipa bocznego, więc na to trzeba zwrócić uwagę i wypracować inną pamięć ruchową. Na to potrzebujesz około 20 godzin, więc tutaj nie ma zmiłuj i tego się nie załatwi na skróty. No chyba, że DJI FPV, ale to nie jest rozwiązanie długoterminowe i to nie jest rozwiązanie, które możesz bez końca upgrade'ować, czyli możesz sobie unowocześniać. To jest zamknięte środowisko i lepiej popracujmy na czymś, co jest otwarte. Więc w pierwszej kolejności dobre radio i następnie symulator, ćwiczymy około 30-40 godzin. Wielu kolegów po tych 30-40 godzinach dawało radę już naprawdę dobrze latać i latali nawet 5-calowym dronem, trzeba powiedzieć, lub też CineWhip'em z powodzeniem, bez żadnego kłopotu. Następna ważna sprawa to jest wybór ładowarki. Ludzie nie doceniają w ogóle tego. Jeżeli przesiadasz się z Mavica albo ze świata filmowego, no to zwykle jakieś ładowarki były w tle, ale nie zwracało się na to uwagi. Tutaj jest to bardzo ważne, dlatego że bateria wystarcza mniej więcej, jeden pakiet lipo wystarcza ci na mniej więcej 4 minuty lotu, więc to nie jest wiele i trzeba dużo ładować. A dlatego warto zaopatrzyć się w ładowarki, które są wielokanałowe. Ja mam tutaj na przykład Sky RC. To jest ładowarka dwukanałowa, czyli ma możliwość podłączenia dwóch kanałów i ładowania równolegle dwóch pakietów. Są jeszcze płytki do ładowania równoległego, ale trzeba uważać na ładowanie równoległe z tego względu, że ten prąd czasami się nierównomiernie rozkłada i możesz bardzo obciążyć jeden pakiet podczas ładowania, a nie obciążyć drugiego, bo oporność jest inna i przez to spowodować pożar. Więc lepiej posługiwać się ładowarką, która jest wielokanałowa, na przykład dwu lub cztero, jeżeli masz więcej pakietów. Oczywiście one są droższe. Taka dwukanałowa kosztuje około 3-3,5 stówy, a czterokanałowa około 5-7 stów. I faktycznie ludzie, którzy przechodzą ze środowiska filmowego czy mavicowego, oni nie zwracają uwagi, a wybór ładowarki jest mega istotny. Czasami jest też fajnie mieć dwie ładowarki. Co do ładowarki jeszcze jest ważna sprawa, a mianowicie czy możemy ją zasilać też z większego pakietu i może ona stanowić przepompownię, albo też może stanowić zasilanie dla naszego drona bezpośrednio w ustawieniach, jeżeli chcemy skorzystać z ładowarki jako źródła zasilania zamiast pakietu, bo sobie ustawiamy wiele rzeczy w studio u nas w domu. Także tak to wygląda i dobrze jest zainwestować w takie rozwiązania, które są trochę droższe, ale też perspektywiczne. Więc zanim zakupisz ładowarkę, trochę zrób research, zrób badań rynku, czego się spodziewasz, co jest Ci potrzebne i wtedy dopiero można powalczyć. Tutaj jest jeszcze bardzo istotna sprawa, a mianowicie w FPV mamy główne dwie, oczywiście jest ich więcej, ale dwie złączki odnośnie, czy końcówki odnośnie zasilania. To jest XT60
to większe, a to jest XT30. I to jest ważne, dlatego że możesz mieć część dronów na 60, takich jak 5-calowe te quady, koptery, czy większe cinełupy też mają zasilanie poprzez XT60. Natomiast maluchy, które stosuje się przy rozebranym GoPro, o którym zaraz powiemy, one mają złącze XT30, więc tutaj stosujemy mniejsze baterie. To jest bateria czy pakiet LiPo, który jest stosowany na XT30 złącze, a tu jest XT60. O tym warto pamiętać. Ta dodatkowa złączka jest to złączka balansera. Ona służy nam do tego, żeby wpiąć ją do ładowarki i żeby rozkład napięć na celach równo następował, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że na jednej celi jest większe napięcie, na innej mniejsze. Tutaj mamy pakiet czterocelowy, jak widać, i zwykle napięcie powinno się rozkładać równo. Ja stosuję głównie czterocelowe zasilanie, tutaj widzimy. I przy mniejszych i przy większych 4S, ale są na przykład też zasilania 2S dla małych quadów, dla małych kopterów, czy 6S, jeżeli chcemy mieć trochę większą moc, większy power, albo chcemy daleko latać jako long range, na przykład w Szwajcarii na Matterhorn w Alpach, to jest jak najbardziej możliwe. Także jeżeli chodzi o zasilanie, ilość baterii i ładowarkę, to jest bardzo ważna osobna kwestia. I weź pod uwagę, że jeden pakiet wystarcza nam mniej więcej 4 minuty lotu, więc trzeba go trochę ładować, bo on się ładuje mniej więcej pół godziny, może 40 minut, w zależności od jakim prądem, ale korzystnie jest ładować też małym prądem, więc weź pod uwagę, że to jest osobna w ogóle działka, jeżeli chodzi o zasilanie i trzeba poświęcić na to osobną uwagę i warto poświęcić uwagę głównie dla Twojego bezpieczeństwa i żeby nie spalić sobie chaty, żeby nie narobić sobie różnych problemów. I też ważne jest przy pakietach, ostatnią rzecz jaką powiem, żeby oczywiście nie pomylić napięcia, żeby na przykład kłada, który jest przeznaczony na 4S, nie zasilać akumulatorami czy pakietami 6S, czyli o większym napięciu. No i druga sprawa, żeby nie rozładować ich nadmiernie, czyli powinniśmy latać do mniej więcej napięcia 3,5 V na jedną celę, czyli taki akumulator powinniśmy rozładowywać do stanu minimalnego w okolicach 14 V, tak? 3,5 razy 4 to mamy 14 V. Poniżej tego następuje gwałtowna degradacja i pakiet traci swoje właściwości, jest do wyrzucenia praktycznie czy do utylizacji, więc o tym warto, tego warto być świadomym i pamiętać. I to jest to, jeżeli chodzi o pierwsze zakupy, czyli radio plus do tego ładowarka, pakiety i symulator ćwiczenia. Następna sprawa dotyczy już gogli i tego, jaki będziemy mieli system wizyjny. I tutaj inwestycja znowu nam się powiększa. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, że gogle nie mają wiele wspólnego z systemem sterowania, czyli protokół sterowania, na przykład TBS Crossfire, on nie ma zbyt wiele wspólnego z wizją i to są dwie równoległe sprawy. Tak jak mamy w Mavicach, że wszystko następuje razem, prawda? Wizja plus zasięg, jeżeli chodzi o kontroler, to tutaj one są odrębnie traktowane i tak się podchodzi do tego, więc same gogle działają równolegle do sterowania RC. Oczywiście są elementy wspólne, takie jak na przykład rozwiązania DJI FPV, gdzie faktycznie mamy tutaj możliwość zastosowania jednostki Vista czy Air Unit, to jest Vista tutaj, a tutaj mamy Air Unit i on może być też, one mogą być też kompatybilne z radiem DJI FPV, tym czarnym, takim dużym. To jest to, ale zwykle wizja, system wizji jest równoległy do sterowania radiowego. I teraz jeżeli chodzi o gogle, to jest jedna z największych inwestycji i trzeba wiedzieć parę rzeczy, a mianowicie jak kupisz ładowarkę, kupisz radio czy kupisz gogle, one będą pracowały z różnymi dronami. To nie jest tak jak w Mavicu, że kupujemy jeden komplet drona i od razu mamy osobne radio i do tego, nie wiem, osobne wyprowadzenie kabla pod urządzenie mobilne. Tutaj, jeżeli kupisz sobie gogle porządne raz, to one będą Ci służyły. Jak kupisz dobre radio, to one będzie Ci służyło. A drony są stosunkowo tanie
porównując na przykład do DJI i je wymienia się częściej. Można je modyfikować, można przerzucać, dokonywać transplantacji tych organów, tak jak tutaj w Proteku mam w tej chwili transplantację Air Unitu, czy jak jest Beta FPV tutaj, też jest w fazie operacji. I z dronami jest tak, że możesz przerzucać większą ilość i jest to stosunkowo tanie, bo tego typu mały dron kosztuje powiedzmy 1500 zł na cyfrze, a na analogu około 1000 zł, więc widać, że to nie są aż tak duże pieniądze jak w przypadku na przykład DJI i Mavica R2S czy Mavica 3. Więc wybierając gogle, mamy dwie opcje, albo gogle analogowe, gdzie mamy obraz jak zbliżony trochę do telewizji z lat 70. czy 80., albo gogle cyfrowe, gdzie faktycznie widać dobrze. Różnica jest taka, że faktycznie ceny są dość wysokie. Jeżeli chodzi o gogle DJI, jesteśmy w stanie je kupić mniej więcej za wartość około 2,5 do 3 tysięcy, w zależności czy używane, czy nowe. Ale ceny zaczynają się od dwójki nawet. Jak dobrze poszukasz, to jeszcze w tym czasie, kiedy nagrywam, można za mniej więcej 200, 220 używane albo po wymianie gwarancyjnej gogle znaleźć o tej wartości. Natomiast gogle analogowe zaczynają się już mniej więcej od 4-5 stówek, bo można używać na początku gogli kubełkowych, takich jak Ishin EV800. Tutaj trzeba tylko zadbać o to, żeby mieć bardzo dobre anteny, bo możesz mieć słabsze gogle, ale zasilanie do nich plus anteny to jest klucz. Tu z założenia jest bardzo dobry zasięg, można sobie regulować jeszcze moc. Trzeba pamiętać też, zwrócić uwagę na przepisy prawne, które są w Unii Europejskiej, ale można regulować sobie moc nadajnika wideo. Tutaj jest nadajnik wideo, to jest właśnie Air Unit, ten szary. I on poprzez anteny komunikuje się z goglami. Natomiast odbiornik do sterowania radiem jest tutaj, to jest odbiornik i on jest połączony z anteną Immortal T, czyli mamy dwa systemy, tak? Wizja jest transmitowana tutaj poprzez VTX, tak zwany wideotransmitter, a jeżeli chodzi o sterowanie radiowe, odbiornik z radia jest tu, ale potrzebuje on swojej anteny. W tym momencie mamy tą antenkę Immortal T, tą właśnie na boki rozszerzaną. Także to są dwa odrębne systemy. Gogle, które można jeszcze wybrać, to analogowe. Dobre gogle to oczywiście Fat Shark, czy Skyzone, Orca, świetne gogle, genialne. Fat Shark teraz też zmienia system, czy wprowadza system cyfrowy, czy semicyfrowy. Nazywa się Shark Bite i do swoich, albo możemy kupić gogle na przykład Scout, Sharkbite Scout, czy Fat Shark Scout do HD, lub też kupić sobie analogi do tego mały moduł, który pozwala nam na częstotliwości, na odbiór cyfrowej wizji. Natomiast dużo osób ze świata kina stosuje jednak rozwiązania DJI, dlatego że one są dobre, niezawodne, mamy jakość HD. Jeżeli chodzi o transmisję, przy wyścigach jest trochę inaczej, stosowane są analogowe rozwiązania, ale przy cinematic, przy lotach takich powiedzmy pseudokinowych i filmowych używa się zwykle DJI FPV. Jest bardzo dobra jakość, one są łatwe w obsłudze, intuicyjne. Trzeba pamiętać o tym, żeby po pierwsze ten kabel był dobrze wpięty, bo to jest kabel zasilający. Ja drukuję sobie taką kształtkę, wokół której owijam ten kabel zasilający, tak? Dzięki temu on nie jest taki podatny na wyrwanie z tej złączki, bo to jest bolączka tych gogli. Anteny te oryginalne są podatne na uszkodzenia. Tu widać, że jedna z tych anten jest uszkodzona. A tak poza tym można oczywiście modyfikacje stosować. Są też takie moduły, które umożliwiają z tych gogli odbiór też już sygnału analogowego, więc dopina się taki moduł i poprzez wejście audio-wideo możemy sobie wejść tym obrazem tutaj do gogli również. Więc jest taka możliwość, jak najbardziej, poprzez przejściówkę. Gogle są zasilane zewnętrznie, o tym trzeba pamiętać, żeby dobrać odpowiedni akumulator. Jeżeli chodzi o gogle DJI V2, one mają już dostarczoną baterię. Natomiast jeżeli chodzi o wersję pierwszą, ja zasilam z pakietu 4S. To jest zwykły pakiet, który kupiłem na portalu China Hobby Line, oni mają magazyny europejskie, to jest pakiet o pojemności 1500 mAh,
4S, prawda? To jest tego typu pakiet i on jak najbardziej wystarcza na dość długo. Zresztą moje wszystkie drony są zasilane, te większe, takimi pakietami. To, o czym powiedziałem, to anteny. Można modyfikować tutaj anteny i warto inwestować w lepsze anteny. Czy to przy goglach, czy to anteny przy dronach. Jeżeli zależy Ci na większym, dłuższym zasięgu, to faktycznie anteny są kluczowe. Czasami też stosuje się różne położenie anten, bo tutaj Crossfire, zwróć uwagę, że mamy taką sytuację, że antena jest z tyłu, więc jak zasłonimy ją baterią, tak jak teraz zamontujemy sobie baterię do drona, tak, i jeszcze jesteśmy kamerą do nas, to ten akumulator, to ta antena jest zasłonięta, więc na to warto zwrócić uwagę i to jest też taka kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o anteny i ich pozycję, w którym miejscu, jeżeli chcemy latać trochę dalej albo mieć lepszą penetrację gdzieś w budynkach na przykład, wtedy może druga antena, łączymy się. Tu występują dwie kamery i to, o czym chciałem powiedzieć teraz, to płynnie przejść do kamer. Kamery są bardzo ważne ze względu na to, że mamy tutaj też dwa równoległe systemy. Nie tak jak w Mavicach, że jest jedna kamera, tutaj są dwie. Pierwsza kamera to jest kamera FPV, ta dolna, która przekazuje nam obraz bezpośrednio na gogle poprzez video transmitter, czyli video VTX. Tak jak zobaczysz tutaj, mam rozebrany protek i tutaj widać, że jest właśnie kamerka, która jest połączona z AirUnitem i AirUnit ma tutaj wyjście, oczywiście jest zasilany, ma też wejście na przykład telemetrii, czyli danych telemetrycznych i przekazuje poprzez te anteny do gogli, transmituje obraz do gogli bezpośrednio, więc to jest taki system wizyjny. I to jest kamera FPV, jej kąt można regulować, są różne kamerki, trochę lepsze, słabsze, cyfrowe, droższe, lepiej radzące sobie na przykład po zmroku lub słabiej radzące sobie. Współczynnik proporcji 4:3 lub 16:9, na przykład kamera Polar, która jest w tej chwili niedawno wprowadzana, Kadex Polar, ma już 16:9, plus do tego rozdzielczość i oczywiście klatkaż takiej kamery, bo zwykle kamery FPV mają wysokie klatkaże, ale na przykład kamera Polar już ma tylko 60 klatek w 720 podaje i ten obraz jest dość przyzwoity, szczególnie w słabszych warunkach oświetleniowych, a na przykład kamerki tutaj mają większe klatkaże i większą rozdzielczość, ale słabszą mają dynamikę, jeżeli chodzi o ten obraz. Więc te właściwości też są różne i warto zwrócić uwagę, co chcemy robić. Natomiast ja mogę powiedzieć, że te zestawy Vista, które mam do transmisji, one są rewelacyjne, takie jak na przykład ten zestaw starszy, to jest Kadex Vista plus kamera FPV cyfrowa. Ta jeszcze była z DJI, tutaj mam podobny system, też w Nazgulu DJI. Tak to wygląda. Także na pewno tutaj, jeżeli chodzi o VTX, to jest też bardzo ważne. Czasami, jeżeli używamy analogowych VTX-ów, bo dużo osób używa też takich klasycznych, jeszcze analogowych systemów, no to tutaj ważne jest to, jaki wideo transmitter, nadajnik wideo stosujemy. Niektóre też transmitują audio, bo jak wychodzisz poza zakres słyszalności swojego drona, ważne, żeby silniki monitorować, wtedy można sobie z gogli słuchaweczkę wyciągnąć i słyszysz cały czas, jak pracują silniki, wiesz, jak to wszystko działa. Tak jak rajdowcy, którzy słyszą swój silnik, tutaj też dla wielu pilotów to jest bardzo, bardzo istotne. Także tak to wygląda. Są jeszcze oczywiście technologie specjalne, czyli na przykład long range, które też skupiają się na tym, że są tam większe anteny, regulowane moce nadajników wideo. Też mamy GPS na przykład wbudowany. Też trzeba go odpowiednio skonfigurować, taki GPS, żeby dron określił swoje położenie i też ma możliwość powrotu do punktu bazowego. Może nie tak idealnie jak w przypadku DJI, ale podobna funkcjonalność, jeżeli chodzi o RTH, też jest. Bo zwykle trzeba wiedzieć, że drony, czy quady, czy koptery FPV mają niestety w przypadku utraty sygnału failsafe, czyli taki, że odcina je i spadają. Tak to wygląda. Więc jeżeli latasz nad wodą daleko, stracisz łączność radiową, może się tak zdarzyć, że dron utonie po prostu, więc to jest ten ból. Dlatego przy dronach FPV trzeba uważać, gdzie się lata, czy jest dostęp do tego terenu i trzeba też sprawdzić, jaki mamy zasięg, jak nam to testuje. Trzeba sobie odpowiednio ustawić też odbiorniki. To wszystko wymaga trochę pracy, nie tak dużo jak się wydaje, bo na początku jest bardzo stromo, a później to już idzie
lepiej. No i słuchaj, ostatnia rzecz, jaki paradoksalnie chciałem powiedzieć, to jest model drona, czy rodzaj drona. Są dwie szkoły. Część osób chce latać cinematic FPV, czyli kręcić materiały filmowe we wnętrzach albo bardzo blisko ludzi. I wtedy potrzebujemy coś takiego jak mały dron poniżej 250 gramów. To jest cała szkoła, cała jedna gałąź dotycząca dronów czy quadów poniżej 250 gramów, które dźwigają rozebrane GoPro. Najczęściej stosuje się rozebrane GoPro albo szóstkę, albo ósemkę, które mają już firmowe, przeznaczone do tego płytki zasilające z wyprowadzeniem klawiszy i zasilania, gniazda zasilania. To jest akurat Hero 6 rozebrane. Ósemka też ma bardzo dobre opcje i zwykle tego typu kamery GoPro rozbiera się samemu, albo można kupić rozebraną na przykład ósemkę już w tym etui, już w tej obudowie z wyprowadzonym zasilaniem z firmy GPRC. To jest ta firma, którą tutaj też zobaczysz. GPRC, prawda? Natomiast ona jest wtedy dość droga, kosztuje około 2000 z hakiem. Jeżeli kupisz używane Hero 9, czy 8, przepraszam, używane Hero 8, w tej chwili w Polsce kosztuje około 1000 zł na OLX-ie, plus do tego ta obudowa i płytka kosztuje około 30-35 dolarów na AliExpressie czy Banggood. Można sobie ściągnąć i za cenę mniej więcej 1200 zł mieć już rozebraną kamerę. Jeżeli chcemy kupić z GPRC, wyniesie nas to około 2000, 2200 nawet, więc ta cena jest sporo wyższa. Jeżeli chodzi o to, czym filmujemy, w przypadku tych mniejszych dronów, czyli zarówno takich maluchów typu 2,5 cala, bo mówi się o tym, że to są 2,5 cala albo 95, one są najlepsze do dźwigania rozebranego GoPro, takie jak Beta FPV albo CineLog GPRC czy Wingsuit albo Protek 25, to są mniej więcej te modele, które dźwigają rozebrane GoPro. Można też zbudować coś samemu albo kupić gotowe. One się różnią tym, że mają albo cyfrowy też przekaz lub też analogowy, jeżeli chodzi o wizję. No i wiadomo, protokołem radiowym, czy to jest Crossfire, czy to jest FRSky, czy to jest Express LRS, czy to jest, no może jeszcze jakiś inny protokół, ale mniej więcej to są te najpopularniejsze. Także rekomenduję tutaj Crossfire, wtedy ta antenka jest tutaj z tyłu. Można też pomyśleć o Express LRS, ale to jest nowy protokół, jeszcze nie jest tak rozpowszechniony. Ja mam wszystkie drony na Crossfire, ta antena charakterystyczna jest tutaj z tyłu. To jest to rozwiązanie. Tutaj jeszcze przy becie nie ma odbiornika zainstalowanego, ale Protek też ma zainstalowany odbiornik też z tyłu. Tu jest Crossfire. I teraz, jeżeli chodzi o drony, są dwie szkoły, jak zacząłem. Pierwsza jest taka, że używamy blisko ludzi i wewnątrz obiektów 250 gramów i poniżej. Wtedy używamy rozebrane GoPro. Druga szkoła jest taka, że stosujemy drony cięższe, które noszą już całe GoPro, na przykład nawet dziesiątkę. Żeby unieść dziesiątkę, musisz mieć mocnego drona, takiego jak właśnie Protek 35. To może być CineLog 35, też uniesie, jeżeli chodzi o CineUpy do latania blisko ludzi. One mają osłony, trochę hałasują, to trzeba przyznać, więc ludzie muszą się do tego przyzwyczaić, ale są dość bezpieczne i też są dość dynamiczne, mają moc. Jak potrzebujesz polatać też w takim stylu akrobatycznym, one też oczywiście to lata trochę jak cegłówka, ale mimo wszystko jesteś w stanie trochę akrobacji zrobić typu na przykład dive, czyli nurkowy lot, albo flip, czyli obrócić się, lub podobne rzeczy jesteśmy w stanie zrobić też takim cineupem, bo one nie mają takich mocnych osłon i wiatr też ich tak bardzo nie poniewiera, jak te starsze cineupy, które mają bardzo grube czy grubsze te osłony, tak zwane dakty. Więc jeżeli chodzi o dźwiganie całego GoPro, to jest to. Drugi model dronów to są drony już freestyle'owe, tak zwane. Freestyle albo do latania cinematic, albo do robienia sztuczek typu flipy, pętle i szereg różnych sztuczek. Stosujemy normalne całe GoPro w nich i one są bardzo mocne. To jest to, że potrafią się rozpędzić do prędkości nawet 150-200 na godzinę. Trzeba nad nimi trochę panować, ale potrafią też robić niesamowite akrobacje, a mianowicie możesz robić wielokrotne flipy, obroty, możesz latać dość blisko, możesz latać trochę dalej i to wszystko jest
niesamowicie elastyczne, ale trzeba tutaj sporo włożyć uwagi w naukę. I też one są takie, specyfika ich jest taka, że trzeba uważać, żeby nie popełnić błędu, typu, żeby nie zawadzić kogoś dalej od ludzi, dalej od droższych obiektów, typu, nie wiem, domy, obiekty, gdzie jest trochę takich cenniejszych rzeczy. Można poćwiczyć sobie na świerkach w parku, czy w lesie, czy na otwartym polu, na boisku piłkarskim. To nam doda pewności, nawet ustawić sobie chorągiewki czy bramki na jakimś podmiejskim boisku opuszczonym i tak dalej, w takich miejscach, czy na polu poświęcić u znajomego rolnika. W każdym razie podział w tej chwili jest dość prosty, mianowicie mamy małe sine łupy. Oczywiście są też takie, też małe, prawda, typu toothpick. Do latania akrobacyjnego małe też istnieją, ale pięciocalowy to jest taki standard, który się przyjmuje, że pięciocalowe dźwigają nam GoPro i to już jest taki standard do nakręcania fajnych rzeczy, takich kinowych na łonie natury. Natomiast te bardziej stosuje się bliżej ludzi, a Protek też bliżej ludzi i obiektów, na przykład jak chcemy nagrać samochód albo rowerzystę w akcji zaprzyjaźnionego i wiatr wieje, no to wiadomo, że mały będzie miał ciężko manewrować, bo jest lekki, wiatr go zabiera dość łatwo albo uniemożliwia mu takie loty dynamiczne, wtedy stosujemy Protek i całą kamerę GoPro. Tutaj jeżeli chodzi o kamery, ja stosuję GoPro 8 najczęściej do tych pięciocalowych albo do cinełupa. Jak są spokojne loty, no to albo 9, albo 10. Wiadomo, jeżeli są mniej ryzykowne, to te droższe kamery można stosować. Jeżeli bardziej ryzykowne, no to te, które są najbardziej dostępne. I do tego jest mocowanie drukowane na drukarce 3D. Można sobie to dokupić za mniej więcej $30, czyli 100 z hakiem. I dokręcamy do drona. Tu jest mocowanie przy dronie już od razu dostarczane z dronem, zwykle iFlight, firma iFlight dostarcza takie rozwiązania. Dobrym produktem jest na przykład Diatone Roma albo iFlight Nazgul, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o cinełupy, to faktycznie Protek 35 do całego GoPro albo CineLog 35 w tej chwili. To są te dwa najlepsze obecnie cinełupy na rynku, które są dostępne w Europie i sporo ludzi o nich wie. Też stosowane są powszechnie, więc ludzie wymieniają się informacjami. Jeżeli chodzi o maluchy, no, najczęściej stosuje się albo BTFPV, albo GPRC w tej chwili, czyli ten CineLog, albo BTFPV 95 różnych generacji. Jest jeszcze bardzo fajny dron, który się nazywa Pavo 30. Ja go niestety nie mam, też z firmy BTFPV. On jest troszeczkę mniejszy, ale też jest bardzo, bardzo fajny i zwykle stosuje się przy rozebranym GoPro. Czy jeszcze coś chciałbym o czymś powiedzieć? Jeżeli chodzi o kamery, są jeszcze mniejsze kamery, na przykład Kadex Pinet. Jest to fajna kamera, mała. Ona oczywiście nagrywa trochę słabszą jakość niż GoPro, ale jest malutka i można też ją stosować z bardzo małymi dronami. Jeżeli ci zależy na tym, żeby polatać faktycznie w ciasnych miejscach, to Kadex Pinet. Ona też powinna być odporna na wodę bardziej niż te rozebrane GoPro. Oczywiście jakość nie jest tak dobra, ale jest to pewien kompromis. Jeżeli chcesz zastosować większe jednostki, na przykład Blackmagic Pocket albo Sonówki, a można je stosować, lecz trzeba mieć już większe drony. Kompaktowy aparat, ja bym powiedział, że można na Proteku, ale to chyba nie ma sensu, to już lepiej Insta 360, tą One R, tak, z jednocelowym sensorem. Wtedy taki Protek jak najbardziej ją udźwignie. Kompaktowych aparatów raczej się nie stosuje, dlatego że one mają optykę bardzo wrażliwą na uszkodzenia przy crashach, przy kolizjach. Taka Sonówka ZV-1, ona by szybko bardzo, czy tam Canon G7 Mark III, one mogłyby ulec bardzo szybkiemu uszkodzeniu. Są też takie ciekawostki, że ludzie latają z iPhone'ami tymi mini. 12 mini, ja się spotkałem, że ludzie latają i bardzo fajne ujęcia też wychodzą. Też są kamery inne, na przykład BTFPV SMO 4K. Też ciekawa kamera, która jest. Czasami ludzie stosują kamery 360, teraz też jest SMO 360 stosowana kamera. Tam są zupełnie inne ujęcia, też jest to bardzo ciekawe. Ale żeby dźwignąć już coś cięższego, porządniejszego, takiego jak na przykład Blackmagic
Pocket 4K, to już trzeba pomyśleć o tym, żeby mieć małego cinelliftera przynajmniej, prawda? Czyli albo Taurus X8, to już jest w ogóle inna szkoła jazdy. Albo CineWhoop większy od Proteka, być może iFlight niedługo będzie miał tego takiego, bo już widzieliśmy go, żeby dźwignąć taką cięższą kamerę typu Zicam na przykład, czy nawet Red Komodo. To już trzeba mieć porządny sprzęt, taki jak na przykład Sicario, Shenron Sicario, albo Fig, albo na przykład inne cineliftery typu Taurus X8. I to się robi, to się robią już duże koszty i też ograniczenia. Dlatego tu na razie mówimy o takich rzeczach, które nie wiążą się z tak dużymi kosztami, jak na przykład kilkadziesiąt tysięcy. I też nie ma takich ograniczeń, jeżeli chodzi o masę, bo rozebraną dziesiątkę też ludzie stosują w tych lepszych produkcjach, bardziej budżetowym, rozbierają dziesiątki i są w stanie latać takimi maluchami, na przykład we wnętrzach, kręcić reklamy samochodów czy nieruchomości na bardzo wysokim poziomie, dlatego że tutaj forma jest bardziej istotna niż jakość materiału, ale nawet reklamy Adidasa były kręcone takimi maluchami z kamerą GoPro. Jak najbardziej. Później już można pomyśleć o czymś lepszym, tak jak na przykład ciekawym projektem jest Ares 5. On jest to CineWhoop, ale coś w formie 5-calowego drona, który jest zakończony osłonami. On dźwiga dosyć ciężkie kamery, ma nawet udźwig około 1,5 kg do 2. Jest to takie przedłużenie de facto ręki, jeżeli chodzi o kamerę. Wiadomo, że to nie lata tak agresywnie i tak sportowo jak piątki, bo dźwiga ciężar, na przykład no, dwa razy taki ciężar jak ta ładowarka. Pakiet sam waży ze 40-50 gramów, 400-500 gramów, więc to wszystko jest mega ciężkie i dlatego decydując się na to rozwiązanie bardziej profesjonalne, trzeba by obejrzeć sporo tutoriali, zobaczyć, co się ludziom sprawdza, zanim wydamy taką kasę na Taurusa plus zasilanie, czy na cineliftery typu Shenron Sicario, bo to są już grube pieniądze i pytanie, czy nam się to tak łatwo zwróci i gdzie będziemy mogli tym latać jeszcze, bo przepisy, jako że jesteśmy w Unii, one są dosyć mocno też zaostrzone. Dobra, to jest to mniej więcej. I teraz ostatnią rzeczą, jaką chciałem powiedzieć Wam na koniec już, te myśli końcowe. Ja przygotowałem razem z Lexi Jansson, z zawodowym pilotem, cały program, który się nazywa Raz, Dwa, Trzy FPV. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, zrobię tutaj linki poniżej do tych produktów. Systematycznie też linki wprowadzę w opisie pod filmem. Na pewno można zacząć też od tanich zestawów Ready to Fly, ale to nie jest to samo. To, co dzisiaj pokazałem, to już jest taka półka bardziej profesjonalna. Ona wymaga trochę pracy i trochę inwestycji, ale jednocześnie i tak jest to mniej niż na przykład za Mavica 3, a masz pełną elastyczność, bo możesz sobie dokupować drony, możesz samemu naprawiać, możesz zlecić serwis, mieć więcej dronów i też mniej ryzykować jednostkowo, że na przykład utopię Mavica 3, Cine albo mi spadnie w Warszawie na beton i stracę 25 tysięcy w jednym temacie. Tutaj CineLoga plus GoPro kupisz za 4 i jesteś w stanie ryzykowne loty czy nad wodą, czy przez okna. To już mając fajne budżetowe produkcje, bardziej budżetowe, to jesteś w stanie zaryzykować bardzo fajne ujęcia, które są na pograniczu takiego crashu, a jednocześnie nie ryzykujesz, tak jak powiedziałem, Mavica 3 za grube pieniądze. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego opracowania Raz, Dwa, Trzy FPV. To jest cała społeczność też w tym połączona i krok po kroku. Mówię więcej o tym, co teraz tutaj w ciągu 40 minut. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzymam kciuki za Twój rozwój. Cześć!